Oj, dzieje się w świecie Ninjago. Właśnie dostaliśmy opisy zestawów na drugi sezon, na 2024 rok i sobie dzisiaj o tym porozmawiamy, bo naprawdę jest o czym. Zanim zaczniemy, możecie zasubskrybować kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z newsami i ciekawostkami ze świata Ninjago. A teraz lecimy! Opisy opublikowała polska strona fanklocków, więc naprawdę szacun, że Polacy rodacy zrobili coś pierwsi, bo zwykle to niemieckie bądź też angielskie strony publikowały takie informacje, a tutaj proszę, Polska wszystkich wyprzedziła i to właśnie z naszej strony wypłynęły takie cudne wieści. Zacznijmy od tych najmniejszych zestawów. Pierwsze mamy Polibaga, będzie to smoczy pojazd Zeina, kosztował będzie 4 euro i posiada 55 elementów. Będziemy mieli jeszcze jakiś kolejny Polibag, ale niestety nie wiemy co to jest. Dalej mamy trzy smocze szybowce, Kaya, Ni i Arina. Będzie to jakaś nowa odsłona z Pinjitsu, ale bardziej w formie kapsuły, coś jak było z Ejitsu czy tymi smoczymi kapsułami w sezonie 9. I co ciekawe, poza naszymi ninja, będziemy tam mogli znaleźć także figurkę wojownika z nadyłkiem maski wilka, z wilczą maską. Słuchajcie, Chima powraca w wielkim stylu, naprawdę. Czekałem na ten moment, długo czekałem na ten moment, ale w końcu można to oficjalnie powiedzieć. Chima powraca w Ninjago Powstanie Smoków. Jak wiemy, jest to jedna z krain, która teraz połączyła się z Ninjago, no i drugi sezon widocznie będzie właśnie o tym. Jednak to nie jest najmocniejsze info, bo to co powiem wam potem, to totalnie rozwali wam głowę, ja naprawdę dalej nie wierzę, że to się dzieje. Następnie mamy zestaw 4+, mech bojowy Arina. Jest to nowy mech, który składa się ze 104 elementów i dostaniemy go za 15 euro. W secie znajdziemy skromny fragment terenu, strojak na katany i oczywiście samego mecha, a także Arina i tego wilczego wojownika. Następny zestaw to bojowy mech Jaya, który składa się z 78 elementów i to nie jest zestaw 4+. Dostaniemy go za 10 euro i poza konstrukcją będą tam aż 4 minifigurki. 4 minifigurki w zestawie za 10 euro, który nie będzie miał nawet 100 elementów. Wyobrażacie to sobie? Będzie to Lloyd w stroju mistrza. Lloyd w stroju mistrza, nowy sensei klasztoru. To jest koniec pewnej epoki. Mistrz już nie będzie senseiem, teraz będzie nim Lloyd. Poza tym znajdziemy jeszcze Jaya, przeciwnika tego wilczego, no i jeszcze jakiegoś nieznanego przeciwnika w kapturze i to możliwe, że będzie to właśnie mistrz rasa. Jak wiemy, ma on sekretnego mistrza i na tym skupi się sezon drugi. Kolejny zestaw to ziemny mech Cola i właściwie tak samo jak wyżej, tylko konstrukcja będzie nieco większa, bo będzie miała ponad 200 elementów za 20 euro. Jednak co ciekawe, w porównaniu do poprzedniego mecha, tu znajdziemy tylko dwie figurki, Cola i wilczego wojownika. Następny zestaw to techniczny mech Sory. Podobnych rozmiarów to ten Cola, bo składa się z 209 elementów i po raz kolejny mamy dwie figurki, Sore i wilczego wojownika, a mech w jednej ręce będzie trzymać przeźroczysty miecz, w drugiej natomiast shuriken. Kolejny zestaw to ognisty mech Kaya i będzie to największy z fali mechów, bo składa się z ponad 300 elementów. Będzie kosztował 30 euro, a w zestawie znajdziemy figurki Kaya, Zeina, wilczego wojownika w kapturze oraz niejaką Jordan, nową kobiecą bohaterkę, której figurka będzie zawierała kołnierz jak u Kravena. Figurka Kravena wyświetla wam się teraz na ekranie. Ten kołnierz to jest coś podobnego jak u łowcy z drugiego sezonu Monkey Kida. Przyznam, nie mogę się doczekać. Kolejny zestaw, mistrz smoków Egalt. Będzie to ostatni zestaw ze styczniowej fali. Jest to duży smok z ponad 500 elementów, no duży w cudzysłowie, bo były większe i będzie kosztował 70 euro. W zestawie znajdziemy 5 figurek, rasa w nowej wersji. No wiadomo, jak się sezon będzie skupił na nim i jego mistrzu, to nie mogło go zabraknąć w jakimś zestawie. Lloyda, Nie, Sore i Kinder, nową bohaterkę. Ciekawe, czy będzie dobra, czy zła. Zobaczymy, aczkolwiek znając życie, to będzie kolejny sojusznik ninja. Smok będzie miał kilka elementów materiałowych, najpewniej skrzydła, a jego główny wygląd będzie się opierał o biało-czarne barwy. Do tego dostaniemy niewielki element otoczenia w postaci drzewa. Marcowa fala i zaczynamy z raju. Będzie to mały set za 15 euro i prawdopodobnie będzie to budowlana wersja raju, ponieważ ten smoczek nieco dorośnie w kolejnym sezonie i będzie zbyt duży na specjalny odlew. W secie znajdziemy również Arina oraz wilczego wojownika. Kolejny zestaw to Buggy Arina i będzie to taki pojazd terenowy, podobny troszkę do Monster Trucka. Buggy to jest mniej więcej coś takiego. Będzie kosztował 50 euro i w zestawie znajdziemy Arina, a także Cola. Poza nimi nowych bohaterów Jordan i wilczego wojownika. Pojazd będzie miał z tyłu hak, a oprócz niego dostaniemy też małe drzewko.
Kolejny zestaw, mech wspinaczkowy Kaja. Strasznie dużo tych mechów i co ciekawe to już drugi, który należy do naszego ninja ognia. Duży mech, bo za 70 euro. Znajdziemy tam 5 figurek Kaja, Jaya, dwóch smoczych wojowników oraz Wildfire. Konstrukcja ma mieć 4 ręce, z czego 2 będą miały haki do wspinaczki. No proszę, takiego mecha dawno nie było, nawet nie pamiętam czy kiedykolwiek mieliśmy 4-rękiego mecha w Ninjago, więc jak najbardziej może to wyglądać ciekawie, ja nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak ten zestaw będzie się prezentował na żywo. I największy zestaw z marcowej fali, a jednocześnie ostatni, Świątynia Smoczego Kamienia, będzie kosztowała 120 euro, więc prawdopodobnie będzie to jeden z większych zestawów z Ninjago w ostatnim czasie. W zestawie znajdziemy 5 figurek Kaja, Nie, Lorda Garmadona. Tak, moi drodzy, Garmadon powraca do Ninjago i stanie się to już w przyszłym roku. A także Sensei Wu no i Lloyda. Mamy kolejną ważną wiadomość, Sensei Wu żyje. Sporo osób się o niego martwiło, ponieważ w nowych odcinkach widzieliśmy takiego złotego ducha, który gadał jego głosem, jednak spokojnie, nasz staruszek ma się dobrze. Mimo wszystko nie będzie on senseiem, ponieważ senseiem będzie od teraz Lloyd. Ale wiadomo, Sensei Wu taka nazwa figurki, więc dalej się tak nazywa w tym zestawie. No i to wszystkie zestawy z marcowej fali. Mamy jeszcze nazwę jednego zestawu, który pojawi się na lato. I jest to zestaw 71815 pojedynek smoka źródła Kaja. Czyli prawdopodobnie dostaniemy kolejnego smoka źródła oprócz Raju i tego smoka, który jest więziony przez Imperium. Muszę przyznać, wygląda to wszystko niesamowicie i nie mogę się doczekać przyszłego roku, nie mogę się doczekać stycznia, zarówno października, bo wtedy wychodzi druga część obecnego sezonu, jak i przyszłego roku, bo wtedy wyjdzie kolejny, prawdopodobnie świetny sezon, a przynajmniej na taki się zapowiada. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia, hej!